Różowa wentylacja, różowy dosyłacz i różowa stabilizacja. Takie wyposażenie ma nasz bohater, bo sprawdziłem przed bitwą. Trochę dziwne, że przy grze z dużym zestawem naprawczym, z racjami bojowymi, nie gra z żadną dyrektywą. Mamy tutaj mapę Red Shire w najgłupszym trybie, czyli w trybie szturmu, jeszcze po najgłupszej możliwej stronie, czyli stronie broniącej. Dodatkowo losowanie na 10 tiery, więc no, w teorii ciężka gra przed nami, natomiast nasz dzisiejszy bohater naprawdę wykręci konkretny wynik. Zapewne zwróciliście uwagę, że jest tutaj grane full gold, więc jeżeli ktoś ma na to alergię i dostaje wysypki na jądrach, to szybko, koniecznie teraz wyłącz ten film. Natomiast już tak całkiem na poważnie. Robiłem nie tak dawno temu T-4400 ponowny materiał, że jest to całkiem spoko premka. Że czasami na T-4400 brakuje trochę penetracji na podstawce, ale jeżeli będziemy używać amunicji premium i traktować ten czołg bardziej jako zabawkę, no to zdecydowanie on zyskuje na jakości. Dlatego, że tutaj na pociskach premium mamy 247 mm peny, na PCR-ach i 1100, dobrze widziałem, tak, 1100 metrów prędkość lotu pocisku. To akurat szału aż takiego nie robi, jeżeli porównamy sobie tę prędkość lotu na PCR-ach w porównaniu chociażby do Lisa, ale też 1100 to nie jest jakaś tragedia. Dziesiąte tiery. Nie wiem, czy tutaj kolega to markował, czy tego nie markował, czy po prostu gra, bo lubi. Nie ma trzech marków? Nie, nie ma, ale ma dwa, więc być może to markował. Tak czy siak, no, rozjazd jaki jest, możecie zobaczyć po minimapie. Góra odpuszczona, bardzo często niestety strona, która się broni na tej mapie, dostaje srogie lanie. Oczywiście nie zawsze, ale zazwyczaj dostaje srogie lanie i tyle. Ten tryb wymaga gdzieś tutaj jeszcze jakichś zmian. Dla mnie bezsensem było ładowanie kapa strony broniącej w miejsce, gdzie jest kap na spotkaniówce. Tak naprawdę my od razu jesteśmy uwaleni na 1/3 mapy, a nawet nie oddajemy większość mapy pod kontrolę przeciwnika. No cóż, takie to pomysły wargamingu, zapewne ludzi, którzy nigdy w tę grę nie grali. A ja tu pierdu, mamy bardzo dużo blindów strzelane przez naszego dzisiejszego bohatera. O, właśnie, o tym nie powiedziałem, kto jest dzisiejszym bohaterem. Chris the Animal. I on właśnie na tym T-4400 sobie popyla. Fajnie się złożyło, że akurat właśnie nie aż tak dawno temu robiłem materiał na temat tego czołgu. Jeżeli lubicie radzieckie medy, no to T-4400 jest takim właśnie klasycznym medem. Ma fajną mobilność, co dzisiaj w WoCie ma bardzo duże znaczenie. Oczywiście podstawowa penetracja dzisiaj momentami no nie starcza. Dodatkowo też alfa, która kiedyś była normalna, dzisiaj już aż takiego wrażenia nie robi. Natomiast jeżeli właśnie będziecie korzystać częściej z amunicji premium, znacząco podkręcicie wtedy skuteczność waszego pojazdu. A no, mobilność T-4400 na pewno jest czymś, co w dzisiejszym WoCie powoduje, że możemy w razie czego uciekać, jeżeli nasza drużyna się składa, a jeżeli trzeba, to gonić damage, więc to jest bardzo, bardzo ważne. T-4400 jest takim typowym, klasycznym medem. Prawie 4000 uszkodzeń zrobionych, być może tam jeszcze coś weszło na ślepo, bo tych blindów troszeczkę było. Jest dopiero 2-1, a nasz bohater już tym 8 tierem nafarmił prawie 4000 uszkodzeń. Jak, gdzie, nie wiem. Zwłaszcza, że no bardzo, bardzo jesteśmy tutaj pasywnie ustawieni. Często jest też tak, że jeżeli stracimy ten sektor, następnie przeciwnicy podjeżdżają do A1 i tu zaczynają nas zamykać i potem te czołgi znajdujące się w tych sektorach są odstrzeliwane i stąd nie ma jak tutaj potem uciekać. A tymczasem to my jako strona broniąca mamy w tym momencie przewagę. To my tutaj punktujemy i to my zyskujemy przewagę HP-kową. Zobacz, już prawie 8000 HP-ków przewagi. To my mamy przewagę we fragach. A Chris po prostu dalej sobie strzela. Ten lew to jest ewidentnie coś, co w tej bitwie nie leży naszemu bohaterowi. Wiele tych strzałów albo nie leci tak, jak Chris by chciał, albo po prostu gdzieś się odbija w dziwny sposób. No ale to jest magia RNG. Nic na to, moi drodzy, nie poradzimy. Kolejna maszyna przewagi. W końcu teraz przeciwnicy zaczynają tam na tym A1 coś kombinować, ale nie wiem, czy to nie jest już za późno, patrząc na to, jaką mamy przewagę. Tutaj strzał po prostu na zasadzie może jakoś wejdzie, nie weszło. Teraz Vivenka,
Jeszcze jedna pestka i będzie już 5000 uszkodzeń. Ja przypominam, to jest ósmy tier przy losowaniu na dyszki. Oczywiście nie musieliśmy tutaj jakoś tak bezpośrednio z tymi dyszkami walczyć, ale no skoda te 50 i lorka, czyli 9 tier już nas tutaj też troszeczkę obiły. Te 30 na dobicie, wychylenie się, ciach, jedną lufę w piach i tu już mamy pierwszego fraga na naszym koncie, a 7-1, no miazga. Kto ogląda moje streamy, kto przychodzi na mojego dumnego Twitcha, swoją drogą, jeżeli nie macie co robić z życiem i macie ochotę tam wpaść, zupełnie inna atmosfera niż na YouTubie, to zapraszam, link w opisie. No ale kto przychodzi na moje streamy, ten wie, jakie ja mam zdanie na temat tej mapy w tym trybie i jak często grając z Bertonikiem, Alhanta Lasem, Malinowym Ludzikiem, Suskim czy innymi tutaj osobami, czy to z klanu, czy po prostu z mojej plutonowej ekipy, no, narzekamy, jak dostajemy tę mapę i jesteśmy stroną, która musi się bronić. 121B. Czy on jest na awku? Być może jest na awku. Wszystko na to wskazuje, patrząc też. Widocznie jak zobaczy, jak się bitwa składa, to może się poddał. Więc teraz Chris będzie miał fajną farmę. Nie dość, że sobie może porobić uszkodzenia, to jeszcze zobaczcie, też dobrze robi, bo stara się gęsić tego 121B, dzięki czemu też poza zadawanymi uszkodzeniami zyskuje uszkodzenia po asyście, co znacząco wpłynie na jego wynik bazowego expa na koniec. 11-2, no typowy wotowski, jednostronny pojedynek, ale typowo jednostronna bitwa, ale najczęściej takie wyniki na tej mapie w tym trybie zdarzają się w drugą stronę, więc tym bardziej chciałem tę bitwę wam zaprezentować. No, WOT to WOT. Może być 99 na 100 bitew na korzyść drugiej strony, ale raz na ileś i zawsze zdarzy się jakiś przykład. Właśnie, no, wyjątek od reguły. O, tak to przyjmijmy. Ponad 7000 uszkodzeń już na koncie naszego dzisiejszego bohatera. HP-ków za dużo nie mamy, ale i amunicja powoli zaczyna nam się kończyć. Zostało już niewiele pestek podstawowych. Mamy oprócz tego jeszcze pociski odłamkowo burzące, teraz E3 bokiem i dalsze dofarmianie uszkodzeń. Pięknie to wygląda na 8 tierze, zrobić taki wynik uszkodzeń. Zazdroszczę, naprawdę zazdroszczę. Fenomenalnie bitwa się ułożyła, ale to też trzeba jeszcze odpowiednio wykorzystać. 14-4, no i już tylko ta E3 osamotniona, jeśli chodzi o drużynę przeciwną. Czy wytrzyma ta E3 długo, czy też nie? Otóż E3 pada. W tym momencie mamy 15-5 i zerknijmy na wyniki. Screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitewkę tę Chris uzyskał oczywiście odznakę mistrzowską asa pancernego. Oprócz tego mamy medal Lewa z Halio, mamy wsparcie i mamy dużego kolibra. 915 asysty, ale 8077 uszkodzeń. 8000 na 8 tierze przy losowaniu na tiery 10. Do tego 4 fragi i piękny wynik bazowego expa. Prawie 2100, konkretnie 2098 punktów. Ogromna przewaga nad drugim Emilem 2, który swoją drogą też coś postrzelał. Charioter ponad 2000, obieg 704 ponad 2200. Dziesiąty tier, tak najwięcej, dziesiąty tier dopiero później, 430 i obieg 268. We wrogim teamie najwięcej zrobił Burask, ponad 2000, te 30 ponad 2000. Chris, moje gratulacje, bo wynik fenomenalny. Moi drodzy, koniecznie zostawcie łapkę w górę dla naszego dzisiejszego bohatera za ten wynik. Jakiś komentarz, myślę, że też będzie mu miło. Dajcie znać, co sądzicie o tej mapie w tym trybie. Jeżeli macie Instagram, to będę wdzięczny, jeżeli dołączycie do mojej społeczności na Instagramie. Linka macie w opisie. Staram się budować troszkę tę platformę. Moim patronom oraz wszystkim osobom, które nie przewijają reklam, jak zawsze pięknie dziękuję za wasze wsparcie. Jeżeli macie ochotę na jakieś zakupy na Enabie, to skorzystajcie z mojego linka. Ja tymczasem się dzisiaj z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się.